A co dalej, jeśli mogę wykorzystać sytuację, to powracając do tego Karpacza i pana Krzysztofa, uważałem się za konfederata do tej pory, kiedy zobaczyłem, że nawet nie zainteresował się tym tematem. Naprawdę, panie Krzysztofie, jestem bardzo zawiedziony tym. Nawet nie poszedł pan, nawet pan nie mrugnął okiem w tej sytuacji. Jestem młodym ojcem, pan też będzie ojcem, panie Krzysztofie. I nie wiem, czy nie chciałby pan, żeby pan... Życzę panu, żeby pana dziecko się urodziło jak najzdrowsze. Nie życzę panu jakichkolwiek innych defektów własnego dziecka poprzez to, co pan je lub pana żona. To wszystko jest przekazywane w płodzie. To nie ma możliwości, że płód jest czysty. Tylko, że płód ma to zasadę do siebie, że on chłodnie. No naturalnie, matka to, co konsumuje, czy jaką wodę pije, przekazuje w płodzie dziecku. Tutaj rozumiem, że twój przekaz był do Krzyśka Bosaka, bo ja też jestem zawiedziony konfederacją. Zresztą Korwin-Mikke powiedział, że uprawiam demagogię jak Borys Budka, a w związku z powyższym Konfederacja odcina się od Marcina Bustowskiego. Byliśmy potrzebni tylko do momentu, kiedy Konfederacja potrzebowała wejść do Sejmu. Robiliśmy konferencję na temat jakości żywności, trucia Polaków, Korwin stał z boku i to wszystko było wtedy cudowne, wtedy była ta tematyka. Dziwnym trafem, kiedy już się dostali do Sejmu, to nagle nazywają mnie Szurem. Wyobraź sobie, że Krzysztof Bosak, Winnicki i cała reszta mówi o mnie, że jestem Szur, tak? Bo ja atakuję Konfederację. Ja nie atakuję Konfederacji, bo ja mam wielki szacunek do ludzi popierających, tak jak ciebie, który popierałeś Konfederację, żeby zaczęli jako posłowie, jako ci reprezentanci narodu, tak mocno głosząc, że oni są narodowcy, mówić o polityce zdrowotnej i polityce hodowli zwierząt w aspekcie tej takiej dobrostanu zwierząt. I tu widzimy w kontekście tej ustawy o ochronie zwierząt, że powinniśmy tak naprawdę zlikwidować fermy przemysłowe i ograniczyć powierzchnię wielkości, a z drugiej strony zdecentralizować produkcję i hodowlę zwierzęcą plus kwestię ubojową, zakłady, przetwórstwo, norma i uregulowany rynek polski rolnik. Tutaj bardzo czeli. Ja mam wielki żal do Konfederacji, do tej części Konfederacji, która bardziej dzisiaj broni i stoi empatią wobec hodowców norek, niż do profilaktyki zdrowotnej polskiego rolnictwa, prawdziwego polskiego rolnictwa, hodowców zwierząt, ale tych prawdziwych hodowców zwierząt, a nie korporacji, a powinni być w opozycji do tych korporacji, które to robią. Dzisiaj powinniśmy mieć Agencję Bezpieczeństwa Żywności, więc tak naprawdę ta Konfederacja nie spełnia oczekiwań, na pewno moich nie spełnia oczekiwań w tym zakresie, że w rozumieniu ruch narodowy powinien bronić całego narodu, a tutaj mamy wolnościowy. Tak, a tu mamy ruch kolesiowy i śmierdzącą sytuację. I ktoś się obraża, że komuś to nie pasuje. No niestety, mi nie pasuje, dlatego też podjąłem decyzję, że buduję partię polityczną przebudzonych konsumentów, buduję ten ruch oddolny i bardzo chętnie będę skupiał ludzi koło siebie. Konsumują to wasze dzieci. Czas najwyższy, abyście się włączyli, a Krzysztofa Bosaka zapraszam do poważnej dyskusji i debaty, którą możemy zorganizować i chętnie z nim usiądę i porozmawiamy z tą całą Konfederacją, jak oni to widzą, jak my mamy jako ludzie, którzy mają popierać Konfederację, dalej taki stan rzeczy tolerować. Więc empatia większa znowu Krzysztofa do tych zwierzątek futerkowych niż do matek z dziećmi. W imieniu polskich matek, polskich dzieci, Krzysztofie Bosak, bardzo ci dziękuję za to, że nie wyszedłeś do nich, że zignorowałeś, że nie byłeś na miejscu, choć oczekiwały, że wyjdziesz, że będziesz, że będziesz jako poseł, jako ten narodowiec reprezentował w Sejmie interesy i zdrowie ich dzieci, że będziesz tą tematykę chciał poruszyć. Ja w tym momencie, moi drodzy, nie mogę udzielać poparcia Konfederacji w związku z powyższym, dlatego buduję ruch, który
będzie ruchem oddolnym, całkowicie odmiennym stanem faktycznym, ale w imieniu całego narodu, bez podziału na partie polityczne, bez tych głupich gadek LGBT, to, tamto, sramto, naród ma po prostu chemicznie sprane mózgi przez wszystkie partie polityczne w Związku Społecznym. Chcecie żyć zdrowo? Zajmijcie się sprawą trucia.